kto ma dzisiaj urodziny? Tata! Zaśpiewałeś mu jakąś piosenkę? To ja! Nie mam przyjaźń. Niech żyje mam. A kto? Tata! Pięknie! Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, ponieważ mój mąż, oto ten... No ale miałeś u mnie usiąść. Oto ten mój mąż kończy dzisiaj... Które? Urodziny? 18. 33 tak naprawdę. Zapraszamy wszystkich na przyjęcie. Zapraszasz? No przyjęcie, małe przyjęcie, bo będzie 7 osób plus dzieci. No ale na pewno będzie miło. Mężu, czy pokażesz prezent, jaki dostałeś? Pokaż. Tak, Leon ogląda wycieczkę do Mediolanu. A rano daliśmy prezent. I co zaśpiewałeś, tacie? Co zaśpiewałeś dzisiaj? 100 lat. 100 lat, świetnie. My generalnie z mężem jesteśmy tacy, że mówimy sobie bardzo wprost, co chcemy dostać. I Rafał wymyślił, że chce dostać... Tak, ponieważ moimi ulubionymi butami są Nike Air Maxy. 90, których praktycznie już nie można kupić, przynajmniej w moim rozmiarze. Nie wolno kłaść butów na stole. Ale za to na stronie Nike jest taka opcja, że można sobie stworzyć Nike by You. Czyli sobie zaprojektować swoje własne najeczki. Ja właśnie coś takiego uczyniłem. Mają błędną nazwę, bo nazywają się Marta. Można wybrać każdy element, kolor, materiał. Zobaczcie, jakie przepiękne. Czyściutko, takie. Super są. Tu mają takie niby taki mały dodatek, ale fajne. Ja nie lubię dodatków zamszowych, bo one szybko niszczeją na butach, także wszystkie te elementy są skórzane. Tutaj natomiast materiał. No i widzicie, nie wiem, czy to kwestia podprogowego związania z marką, w której pracuję, czy po prostu takie tak, kolory. Tak, od razu z Moniką powiedział, że myślę, że to są buty do pracy Avalina i pod kolor samochodu. No. Tak, mam też pomarańczowe auto służbowe, także... Tak, ale ładne, podobają mi się. Mąż mnie namawia, żebym teraz ja sobie zaprojektowała swoje, ale ja nie mam, wiem. Już mam 5 projektów zapisanych, które będę realizował. Także tak. Wchodźcie na stronę Nike i projektujcie sobie butę. Nike Spoko. By You. Niesponsorowane niestety. A ja w tym roku organizuję przyjęcie trochę na wygodnie. Zamówiłam taki, wiecie, zestaw fingerfoodsów. Będę robiła tylko obiad. Zaraz jadę do sklepu jeszcze, żeby kupić, bo nie pomyślałam o dzieciach. Dzieciom frytki i paluszki rybne i to będzie menu dla dzieci. No i jadę oczywiście odebrać tort, także ahoj przygoda. Dzisiaj ten dzień biegnie nam dosyć szybko, intensywnie, w sumie nic nie... W międzyczasie nie nagrywałam. Jest i mąż nasz bohater. W ogóle się nie chciało spać, zasnął 5 minut. No właśnie. A walczył z godziny. No właśnie, więc tutaj trochę mieliśmy przebojów z jednym synem, zresztą drugi syn też nie za bardzo dzisiaj chce jak na złość współpracować. Natomiast chciałam wam pokazać stół, który przygotowałam na 33. urodziny mojego męża, który właśnie tam leje trunki. To, co ja przygotowałam, to oczywiście deska serów. Tym razem jest nieco mniejsza, ponieważ ma być tylko 7 osób. Mamy nachos z dipem. Na obiad będzie kurczak po jakiemu? Po koreańsku. Ulubione danie mojego męża. Tam widać ten cały bałaganik. Będzie też do tego ryż jaśminowy. I ten kurczak jest bardzo dobry. On jest na bazie czosnku, imbiru, sosu sojowego. Także bardzo fajne połączenia smaków. A tutaj zamówiłam takie oto... zestawy przekąsek. To jest zestaw jeden, a to zestaw drugi. To, co jeszcze zamówiłam, to oczywiście tort, a tu zrobiłam babeczki czekoladowe i ozdobiłam owocami. No i co sądzisz, mężu? Przepiękne. No, chodzi o taką szczerą, naturalną odpowiedź mi chodziło. No mówię, że przepiękne. Nie żartuję. Mam nadzieję, że kurczak wyjdzie. Nie będzie przypału, a jak nie, to zamówimy pizzę. Kurczak po koreańsku to jest ten właśnie, który robię. Wróciłam do przepisu, teraz jeszcze zmniejszę czas, bo tu chodzi mi o to, żeby tylko podgrzać. To do 5 minut. Natomiast tutaj jest kurczak. Oczywiście zwiększyłam porcję tak, żeby
wystarczyło dla wszystkich, chyba podwoiłam. Kurczak smażę, potem przełożę tutaj do naczynia, wymieszam z sosem i mówię Wam, będzie miodzio. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje. A kto? Rafał! Wszystkiego dobrego, sąsiadu. Mam nadzieję, że się spodoba. Dominek. Musisz otworzyć. Czekaj, bo nie wiem, czy mogę. No nie, możesz. Miódki i cukierki. Tylko. O, kolejni idą. Muszę iść mięso przerzucać. A, dobra. A ja wiem. Ja też tu jestem. 100 lat, 100 lat. Niech żyje nam. Jeszcze raz. Niech żyje nam. No dobra, zobaczymy. Kurde, teraz nie wiem czy... A, no i nie wiadomo jak się ubrać. Gotowy, no dobra. Czy w piżamie, czy w garniturze. No tam jest napisane, o 18 masz być gotowy. A teraz do mnie. No chodź na chwilę. Polecenie od Moniki. Żeby na galowo? Nie też kazała. Ojca, ubierzcie się na galowo. Powiedz, opowiedz historię, co zrobiłeś paluszka. Nie. O, jakiś taki smutny Kuba. Jeszcze mnie boli, bo dzisiaj to zrobiłem. Kubie trzeba polać, bo jest smutny. Nie, mamy wszystko pod kontrolą. No właśnie. Nie, mamy wszystko pod kontrolą. Mam jeszcze dwie takie serwetki, spoko. To będzie w jednym miejscu. No nie wiem. Sama upiekła. O tak, sama upiekła. Tak. Palec cały? Pokaż to osobom trzeźwym. Pokaż nam to. Pokaż. Ja nie wiem, czy chcę na to patrzeć. Ja bym to odkaził i pił. Boże, to jest taki bałagan w tej kuchni. No nie, nie, żartuję.
masz pierdolniętego paliczka na bank. Co to znaczy? Złamany pal? To jest ostatni paliczek, nie? No, ale mogę go zjeść. No to możesz zjeść go. Nie ma już. Tu masz. No, no. No to i pokaż, jaki masz zapuchnięty tu pal. Ale zobacz, ja go tu przytrzasnąłem. No. Dobra, otworzycie mi to jakoś, żebym mógł wrzucić. To się rzadko zostaw. Tego nie potrafię ogarnąć, jak to otworzyć. Jak znajdziecie magnes, to wam otworzę. Tak, to jest z magnesem i sam. A Marta podchodzi, no przecież. Sąsiad, jak ci się podoba na imprezie? Fajnie. Kolejna. Szukam dziecka. Ten starszy jest. Czy to robisz? Jest dziecko, dobrze. Jest. Światełko zapalmy dziecku. Żartuję, wiedziałem, że to jest. Yellow. Do ucięcia? Ale będzie mnie bolało? No nie wiem. Jeżeli tak, to możemy obciąć. Cześć kochani, witajcie kolejnego dnia. Już jesteśmy po urodzinach. Wczoraj, jak to wiecie, w taki dzień urodzinowy z dwójką małych dzieci, no to bywa różnie. I wiecie, ja poszłam usypiać Felka, trwało to bardzo długo wczoraj. I właściwie goście się rozeszli. Mam nową taką tradycję, że sprzątam raczej wieczorem, żeby potem rano móc wejść do czystego salonu, no w kuchni powiedzmy, że jeszcze porządku nie ma, bo tylko jedną mam zmywarkę i tylko raz mogłam ją puścić. No w każdym razie impreza się udała, było super, było pysznie. Cieszę się, że zamówiłam to gotowe jedzenie i mówiąc szczerze, to jest chyba opinia wszystkich, ja zrobiłabym lepsze, powiem nieskromnie. Ale nie miałam czasu. Rafał miał tą sobotę pracującą, więc nie było takiej możliwości i uważam, że takie ułatwianie sobie jest ok, natomiast smakowo, wiecie, to jest po prostu kompromis. Uważam, że ja zrobiłabym lepiej, natomiast no, to było dla mnie wygodniejsze i możliwe. Jak widzicie, jestem totalnie jeszcze nieogarnięta. Uciekam teraz trochę na komputer, coś tam sobie pomontować, posklejać. Jeszcze tylko wam szybko powiem, że Rafał od sąsiadów dostał coś tam na strzelnicę, a od tutaj części dzieci Moni dostał grilla, od Moni alkohol w figurce ananaska i tą niespodziankę, na którą wybieramy się już w najbliższy wtorek. Nie mogę wam oczywiście zdradzić, co to jest, natomiast mam nadzieję, że uda mi się chociaż trochę nagrać z tego dnia. A tymczasem żegnam się, to będzie taki bardzo krótki odcinek, ale mam nadzieję, że wam się podoba. Chociaż to już będzie wiadomo po czasie, to złóżcie w komentarzu życzenia urodzinowe dla mojego męża. A tymczasem ściskam was mocno. Pamiętajcie o zostawianiu kciuków w górę, komentarzy, subskrypcji kanału. Buziaki, pa!